Organizujemy po raz szósty spotkania onkologii i infologii po to, aby i pacjenci, i fizjoterapeuci, i lekarze, wszyscy, którzy uczestniczą w procesie leczenia i rehabilitacji, mogli wymienić nawzajem swoje doświadczenia. Niezwykle ważne jest, aby zobaczyć pacjenta z punktu widzenia lekarza, z punktu widzenia fizjoterapeuty, z punktu widzenia pielęgniarki oraz żeby sami pacjenci nam dali odpowiedź, czy nasze postępowanie w stosunku do nich jest takie, jakim powinno być. Żebyśmy po prostu wszyscy nawzajem uzyskali odpowiedź na pytanie, czy ta nasza praca, którą wykonujemy, jest pracą, która pozwala osiągnąć pacjentowi, który jest podmiotem naszego leczenia, cel tego leczenia. Ta konferencja ma na celu przede wszystkim edukację, dlatego że w dzisiejszych czasach walczymy o prawo do lepszego życia pacjentów leczonych onkologicznie. Mamy znakomite leki, ale mamy problem z pacjentem, który pomimo tego leczenia źle się czuje, ma gorszą sprawność, czuje gorszą jakość życia. Tą jakość życia może podnieść rehabilitacja. Dzisiaj mamy przeciwników i zwolenników rehabilitacji. Niektórzy twierdzą, że pewne metody pomagają, inne szkodzą. Jesteśmy na takim etapie jak lat temu 40, 50, 60 rehabilitacja kardiologiczna, gdzie tworzono pewne standardy. Dzisiaj wiemy, że na pewno rehabilitacja jest elementem wspomagającym, poprawiającym jakość życia pacjenta leczonego onkologicznie. Ja przyjechałam na konferencję celem poszerzenia wiedzy. W poradni, w szpitalu, w którym pracuję, spotyka się coraz większą rzeszę pacjentek po mastektomiach. Jest to problem teraz nurtujący bardzo społeczeństwo. Coraz młodsze kobiety zgłaszają się i do poradni, i na oddział. No i w związku z tym, że prowadzę oddział o profilu rehabilitacji ogólnoustrojowej, a nie typowo onkologicznej, przyjechałam celem zdobycia wiedzy. Kinezyterapii można stosować się zarówno metody indywidualnie, jak i grupowe. Ważny jest masaż. Trzeba pamiętać o tym, że... Wrócimy do tego, co jest humanizacją służby zdrowia. No i oczywiście tu jest pewien aspekt również tej personalizacji, o której od niedawna jest głośno, czyli tak jak rehabilitacja zawsze dostosowywała indywidualnie do potrzeb pacjenta program rehabilitacji, to jest właśnie to, co dzisiaj się nazywa personalizacją, czyli tą terapią celowaną. My zawsze stosowaliśmy w rehabilitacji indywidualne podejście do pacjenta, indywidualny dobór szeregu środków, które dla niego były najlepsze. Niemniej, proszę Państwa, statystyka. Nowotwory złośliwe są drugą przyczyną zgonów w krajach rozwiniętych. 30% obywateli krajów rozwiniętych zachoruje na nowotwór złośliwy, a wyleczenie w tej chwili w krajach rozwiniętych to jest rzędu około 10%. Przez 30 lat przeszło bycia onkologiem, zauważam kolosalny postęp i mam nadzieję, że tak będzie dalej. 30 lat temu, jak rozpoczynałem swoją karierę, to 80% nowotworów nie potrafiliśmy leczyć i kończyły się one fatalnie. Teraz te proporcje zdecydowanie się odwróciły. No ale to jest i dzięki profilaktyce, dzięki oczywiście i prewencji zdrowia, dzięki tej wczesnej diagnostyce. Także idziemy w dobrym kierunku, chociaż do tej czołówki świata nam jeszcze trochę brakuje. Choroba nowotworowa nie dotyczy tylko osoby, która ją ma, ale również całych rodzin. Także przebywanie w atmosferze właśnie takiej nauki, wiedzy osób, które miały nieszczęście zachorować i ich rodzin jest niezwykle istotne, dlatego że to im wyjaśnia, na czym polega problem i co muszą, o co muszą zadbać, żeby móc poprawić sobie jakość życia. Procent kobiet i mężczyzn, którzy korzystają z badań przesiewowych, jest co prawda większy, ale jednak niezadowalający, bo jeżeli nie osiągamy 50% w badaniach przesiewowych raka szyjki macicy czy w rakach piersi, no to jest to niepokojące. Chociaż pamiętam, jak te programy ruszyły, powiedzmy te 8 czy 7 lat temu, no to ten procent był, powiedzmy, w wielkości 5-10%, teraz do 50% dochodzimy. Czyli ta edukacja jest coraz lepsza, coraz rzeczywiście więcej pacjentów diagnozujemy w tych początkowych stanach chorób nowotworowych i to jest pocieszające, ale do doskonałości daleko. Standardy
rehabilitacji onkologicznej są to standardy przede wszystkim organizacyjne, dotyczące warunków, form, referencyjności, trybu przyjęć i są to również drugi aspekt standardów, standardy merytoryczne dotyczące poszczególnych jednostek chorobowych czy poszczególnych rehabilitacji zajmujących się poszczególnymi układami czy specjalnościami wynikającymi z danego zagadnienia, gdzie ta choroba nowotworowa zajmuje jaki narząd czy układ. Jest niezwykle ważnym, nieodłącznym elementem, tak jak każda inna forma leczenia, szczególnie w onkologii. Bo niestety, ale wzrasta liczba chorób nowotworowych w związku z industrializacją, czyli uwalnianiem się czynników karcinogennych, ze starzejącym się społeczeństwem, bo wiemy, że jest to jedna z cech, nowotworzenie jest to jedna z cech procesu starzenia, w związku z czym tego będziemy niestety mieć coraz więcej i musimy sobie z tym radzić. A jedną z lepszych form poprawy jakości życia człowieka, życia godnego, życia aktywnego jest właśnie rehabilitacja. Nie ma innego sposobu. Od samego początku, od momentu rozpoznania. Wybrałam to, co uznałam, że mnie najbardziej interesuje. Kinesiology taping jest taką metodą, którą można zaoferować pacjentce w gabinecie, w poradni. Jest dostępna, także i jest prosta w aplikacji, jeżeli oczywiście technika jest znana i przećwiczona. Pacjentki, powiedzmy to onkologiczne, czy pacjentki po mastektomii, pacjentki, które przeszły tą operację, przeszły chorobę nowotworową, przeszły długą walkę czy drogę, potrzebują miejsca, w którym raz wymienią doświadczenia z innymi pacjentkami. Potrzebują miejsca, gdzie dostaną informacje, dostaną pomoc, dostaną leczenie i wsparcie, które jest niesamowicie ważne. Właśnie w takich miejscach, gdzie nagle jest zainteresowanie nimi i ich chorobą, gdzie jest to miejsce, gdzie mogą nawzajem ze sobą pacjentki wymienić doświadczenia o tym, jak tą drogę przeszły. Mają możliwość spotkania się z psychologiem, z dietetykiem, uzyskać naprawdę wszechstronną, kompleksową pomoc i lekarską, pielęgniarską, psychologiczną, dietetyczną, wszelkiego rodzaju, jaką jesteśmy w stanie tym pacjentkom zaoferować. Sobie wezmę, złamię środek. Palcami nie wolno mi dotknąć tego kleju, bo się nie przyklei. Powinny być częściej organizowane takie warsztaty z amazonkami, z lekarzami, z fizjoterapeutami, celem właśnie możliwości zdobycia wiedzy praktycznej, bo tego chyba najbardziej brakuje. I te warsztaty właśnie dają taką możliwość, gdzie spotykamy się z pacjentkami, które, że tak powiem, na własnym ciele przerabiały, że tak powiem, no, metody leczenia dostępne. Zarówno te chirurgiczne, jak i niechirurgiczne.